W zimowym lesie niezwykła przygoda wesołego elfa. Patrz, Aniu, woła Michał, wskazując na ogród. Mała sikorka wydziobuje karmę z tej siatki na drzewie, a naprzeciwko niej siedzi na gałęzi rudzik. Rzeczywiście, ale w siatce nie ma już ziaren. Dobrze, że mama przyniesie później nowe. Odzywa się Ania, po czym sięga po ciasteczko w kształcie korony i smaruje różowym lukrem. Później bierze srebrne perełki i wkłada je w miękką glazurę. W tym roku dziewczynka robi ciasteczka księżniczki, a Michał ozdabia je zielonymi i białymi kręgami. Ojej! Krzyczy nagle chłopiec i tak gwałtownie podskakuje do góry, że ciasteczko spada na podłogę. Furtka do ogrodu jest otwarta i coś się tam błyszczy! Woła podekscytowany. Teraz podskakuje także Ania. To na pewno sprawka małego elfa. Musimy sprawdzić, co się dzieje. Szybko, ubieraj się! Popędza brata. Witaj, Lili! Mówi zaskoczona Ania. Myśleliśmy, że zimę spędzisz w ciepłej krainie elfów. Właśnie, skąd się tu wzięłaś? Pyta Michał. Mała elfka starannie otula się płaszczykiem i rozciera zmarznięte rączki. Witajcie, mówi. To prawda, tu jest dla mnie o wiele za zimno. Dlatego jeszcze dziś muszę wracać do domu. Ale jestem tutaj, ponieważ stara sowa opowiedziała mi coś strasznego. Ojej, co się stało? Pyta przestraszony Michał. Leśniczy Jan zachorował, leży w łóżku i nie może karmić zwierząt. Martwi się Lili. Na dworze wszystko zamarzło na kość i zwierzęta nie mogą znaleźć niczego do jedzenia. Musimy pomóc leśniczemu, zgodnie obiecują dzieci. Ania szybko szuka swojego wełnianego szalika i grubych narciarskich rękawic dla Michała. Chłopiec wyciąga z szopy dwie pary sanek. W korytarzu dzieci zakładają ciepłe ubrania. Piesek Max macha radośnie ogonem, ale dziewczynka potrząsa głową. Nie, nie tym razem, Max. Dziś musisz zostać w domu, bo w lesie byś tylko przeszkadzał zwierzętom. Na dworze panuje przejmujące zimno. Zjedziemy po stoku za domem. To jest najkrótsza droga, mówi Michał, po czym wybiega z domu, ciągnąc za sobą sanki. Chce na nie wskoczyć, ale w pośpiechu źle wymierza odległość i ląduje w głębokim śniegu. Gdy staje, wygląda jak bałwan. Głośno śmieje się z tej przygody, a Ania i Lili wtórują mu. A teraz pędzimy do domu leśniczego, mówi dziewczynka, siadając na swoich sankach. Dzień dobry, panie Janie. Witają się cicho dzieci, stojąc w sypialni leśniczówki. Poznają leśniczego jedynie po kilku kosmykach rozczochranych włosów. Reszta jest zakopana pod olbrzymią pierzyną. Witajcie, dzieci! Dobiega spod niej zachrypły głos. Czego tu szukacie? Chcielibyśmy pomóc, mówi Michał. Ktoś musi przecież karmić zwierzęta, dodaje Ania. Teraz leśniczy Jan wystawia spod góry pościeli swój czerwony nos. Naprawdę chcecie? To wspaniałe z waszej strony. Chętnie pomożemy. Co mamy zrobić? Pyta Ania. Idźcie do gospodarza Adama i przynieście zamówione siano oraz sól dla saren. Na głównym placu we wsi znajdziecie też karmę przy miejscu zbiórki. Zanieście to wszystko do żłobu. Tak zrobimy. Entuzjastycznie kiwa głową Michał. Zmęczony, ale spokojny leśniczy Jan znów opada na poduszki i zasypia. Tymczasem mała elfka rozsypuje nad łóżkiem trochę uzdrawiającego elfiego pyłku. To zawsze działa. Gospodarz Adam uważa, że to bardzo miłe ze strony dzieci, iż chcą pomóc choremu leśniczemu Janowi. Na wzmocnienie daje im po szklance świeżego mleka prosto od krowy, a jego żona przynosi nawet kawałek placka drożdżowego własnego wypieku. Tutaj jest siano. Za pomocą sznurka mocno przywiążemy je do sanek. Bryłki soli są w torebce, mówi gospodarz Adam. Dobrze, że leśniczy Jan o tym pomyślał. Zwierzęta potrzebują soli w pożywieniu tak samo jak my, ludzie.
Mała elfka z ciekawością zagląda do stodoły przez belki. Nagle zauważa ją pies Reksio, który podskakuje, szczeka i zaczyna machać ogonem jak szalony. Uwaga! Ostrzega Michał. Ale już nadchodzi gospodyni i zakłada psu obrożą. Lili chowa się głęboko w sianie. Na szczęście gospodyni nie zauważyła, na kogo Reksio szczekał. Ania szybko chwyta za sznurek od sanek i wychodzi ze stodoły. Dziękujemy i do widzenia! Woła do gospodarza Adama i jego żony. Gdy dzieci docierają na główny plac we wsi, od razu dostrzegają tabliczkę ustawioną przez leśniczego Jana. Znajduje się na niej napis – zbiórka karmy dla leśnych zwierząt. Natomiast pod nim jest lista produktów jadalnych i niejadalnych dla zwierzaków. Michale, spójrz, w koszu leżą marchewki, orzechy i główka kapusty. To dobry pokarm dla zwierząt, mówi Ania. Chłopiec znajduje jeszcze suchy chleb, jednak jest on skreślony na liście, dlatego dzieci nie zabierają go ze sobą. Halo, co wy tam robicie? Interesuje się jakaś kobieta, która nagle wyrasta jak spod ziemi za plecami Michała. Ojej, gdzie jest mała elfka? Mruczy Ania. Co za elfka? Pyta zaciekawiona kobieta. Konewka, a nie elfka, mówi Ania po chwili zakłopotania. Pomagamy leśniczemu, bo jest chory, dodaje Michał. Ach tak, w takim razie dobrze, dzieci. Możecie też wziąć mój worek kasztanów i pozdrówcie leśniczego od Marii, mówi. Dzieci stawiają kosz z karmą na drugich sankach i idą do domu. Mamo, mamo, woła już z daleka Michał. Co się stało, Michałku? Pyta mama. Pomagamy leśniczemu Janowi, bo leży chory w łóżku, odpowiada podekscytowany chłopiec. Idziemy nakarmić zwierzęta w lesie, wyjaśnia Ania. Teraz chodźcie się rozgrzać do domu i spokojnie mi wszystko opowiecie, prosi mama, wnosząc do środka torby z zakupami. Zdejmij kurtkę, nakazuje Ani. Nie, mamo, zaraz muszę iść dalej, naciska dziewczynka mocniej, naciągając na głowę kaptur. Ale bez pośpiechu, zaparzę gorącej herbaty, a później zobaczymy, co dalej. Jutro też jest dzień, stwierdza mama i idzie do kuchni. Mamo, proszę cię, pozwól nam iść, nalega głośno Michał. A pod nosem mamrocze, Lili musi przecież wrócić dzisiaj do krainy elfów. Gdy mama słyszy, że zwierzęta cierpią z głodu, w końcu ustępuje. Ze swoich toreb wyjmuje karmę dla ptaków, umieszczoną w specjalnej siatce. Weźcie ją ze sobą. To wspaniałe, że chcecie pomóc leśniczemu Janowi, ale musicie mi obiecać, że pójdziecie tylko na brzeg lasu i zaraz wrócicie do domu po rozdzieleniu karmy. Jest już późno, a zmrok zapada wcześnie, upomina. Zgoda, obiecuje Ania. W porządku, mówi Michał. Dzieci dobrze przywiązują kosz do sanek. Weź te z sianem, są lżejsze, zwraca się Ania do Michała. Przecież jestem silny, odpowiada chłopiec, ciągnąc sanki z ogrodu. Przed małymi pomocnikami leśniczego frunie mała elfka. Przy starym karmniku dzieci rozładowują sanki. Michał rozkłada siano, kasztany i orzechy. Ania zajmuje się warzywami i jabłkami. Natomiast mała Lili przywiązuje do gałęzi ziarno w siatkach. A gdzie jest sól? Pyta dziewczynka. Ja jej nie mam, mówi Michał. Przecież to ty ją pakowałeś. Gdzie włożyłeś? Denerwuje się Ania. Nie wiem, dąsa się chłopiec, odwracając kosz do góry dnem. Zirytowany przekopuje kłęby siana. Nagle jego oczom ukazuje się torebka z bryłkami soli. Dzieci wkładają sól do uchwytu przy żłobie i wszystko jest już gotowe. Aniu i Michałku, ukryjcie się za krzakami i zachowujcie się cicho. Polecę do lasu i przyprowadzę zwierzęta, mówi mała elfka i odlatuje. Dzieci chowają się i siedzą cichuteńko. Z ciekawością spoglądają w las. Wtem nadchodzi sarna, która węsząc rozgląda się dookoła. Po chwili podchodzi do żłobu i zaczyna jeść. Później dołączają do niej inne sarny, dziki i wiewiórki. Z lasu przylatuje też Lili w towarzystwie sikorek i rudzików. Na pożegnanie macha w kierunku Ani i Michała, a następnie odlatuje do krainy elfów.
Szczęśliwe dzieci po cichu wychodzą z kryjówki i szybko udają się do domu. Następnego dnia Ania i Michał pakują kilka ciasteczek własnego wypieku i przynoszą je leśniczemu Janowi. Elfi pyłek, jak się okazało, skutecznie zadziałał i leśniczy czuje się już o wiele lepiej. Dobrze się spisałyście, dzieci, bardzo wam dziękuję. Nie wiem, co by się stało ze zwierzętami, gdyby nie wasza pomoc, wzdycha pan Jan, chrupiąc ciasteczko. Zrobiliśmy to z przyjemnością, mówi Ania. Jeszcze nigdy nie widziałem sarny i dzika z tak bliskiej odległości. To było wspaniałe, naprawdę, woła Michał. Wiecie co, dzieci, mówi leśniczy, na wiosnę możecie razem ze mną poobserwować zwierzęta z takiej specjalnej wieżyczki w lesie, którą myśliwi nazywają amboną. Świetnie, cieszy się Ania z Michałem i z zainteresowaniem oglądają zdjęcia zwierząt zrobione przez leśniczego. Franklin idzie do szpitala. Franklin jest już dużym chłopcem, chodzi przecież do szkoły i gra w piłkę nożną. Franklin bardzo lubi futbol. Czasami razem z tatą oglądają mecze w telewizji. Potem na boisku chłopiec wyobraża sobie, że jest sławnym piłkarzem i świetnie potrafi rozgrywać. Dziś po szkole Franklin z kolegami grali w piłkę na boisku. Franklin naprawdę znakomicie rozgrywał. Raz przyjął na klatkę piersiową tak mocno podanie, że aż stęknął. Nie przerwał jednak gry. Wieczorem, gdy się wycierał po kąpieli, poczuł w piersiach lekki ból. Złapał się za to miejsce. Mama obejrzała je uważnie. Jutro idziemy z tym do lekarza, orzekła. Franklin nie lubił wizyt u lekarza, bo kojarzyły mu się z chorobą. A kiedy był chory, musiał leżeć w łóżku i nie mógł wychodzić na podwórko. Tym razem jednak był spokojny. Nie kichał ani nie kaszlał. Nie wyglądało to na chorobę. Pani doktor osłuchała Franklina i bardzo długo badała mu skorupę na brzuchu. Franklinie, powiedziała, widzę tu małe pęknięcie. Nie jest groźne, ale trzeba się nim zająć. Jutro przeprowadzimy zabieg. Z samego rana powinieneś być już w szpitalu. Franklin aż pobladł z wrażenia. Czy to będzie bolało? Zapytał. Nie, odparła pani doktor. Damy ci środek znieczulający, także zupełnie nic nie będzie cię boleć. Gdy się obudzisz po operacji, pewnie poczujesz lekki ból. Zatrzymamy cię w szpitalu na noc, żeby upewnić się, że wszystko jest w porządku. Pani doktor wyjaśniła jeszcze, że operację przeprowadza się na pusty żołądek, to znaczy, że pacjent nie powinien nic jeść ani pić od wieczora przed zabiegiem. Franklinowi było wszystko jedno. I tak pewnie nic by nie przełknął, bo na myśl o zabiegu żołądek mu się przewracał. Po południu do Franklina przyszli w odwiedziny koledzy. Wiedzieli już, że żółwik na drugi dzień idzie do szpitala. Franklin pokazał im książeczkę, którą pożyczyła mu pani doktor. Książka była o tym, co zwykle dzieje się w szpitalu. – Boisz się? – szepnął pytająco bóbr. – Jasne, że nie! – zawołał miś. – Franklin jest dzielny i świetnie rozgrywa piłkę. Franklin nic na to nie powiedział. – Co innego mecz z kolegami, a co innego operacja? – Wcześnie rano rodzice pomogli Franklinowi spakować rzeczy, które chciałby mieć ze sobą w szpitalu. Ściskając mocno pluszowego pieska i swój ulubiony niebieski kocyk, Franklin rzucił ostatnie spojrzenie na pokój i westchnął ciężko. Czy wróci tu jeszcze? Mama przytuliła synka. Jutro będziesz z powrotem w domu, powiedziała. Wiem, odrzekł Franklin bez przekonania. Jesteś bardzo dzielnym chłopcem. Zapewnił go tato. Franklin jeszcze raz ciężko westchnął. W szpitalu Franklin dostał plastikową bransoletkę z wypisanym swoim imieniem i nazwiskiem. Chodź, powiozę cię na wózku, zaproponował wesoły pan pielęgniarz.
Franklin z szeroko otwartymi oczami przyglądał się wszystkiemu, co mijali. Na korytarzu pełno było dziwnych urządzeń i wózków z tajemniczymi przyrządami i naczyniami. Nieznane były również zapachy wypełniające powietrze. Franklin co chwilę zerkał do tyłu, żeby sprawdzić, czy rodzice dalej za nim idą. Wreszcie dotarli do jego pokoju. Franklin dostał do ubrania specjalną szpitalną koszulę. Pani doktor osłuchała go, zmierzyła mu temperaturę i ciśnienie. Na koniec posmarowała mu rękę jakimś kremem. To miejscowe znieczulenie, wyjaśniła. Dzięki niemu nie będzie cię bolało, gdy przed zabiegiem wbiją ci igły i dadzą środek usypiający. Aha, w porządku, powiedział cicho Franklin. Widzę, że jesteś bardzo dzielnym małym pacjentem, pochwaliła go pani doktor. Tym razem Franklin nie odezwał się ani słowem. Wkrótce przyszedł pan pielęgniarz, żeby zabrać Franklina do innego pokoju. Tam czekała już na niego znajoma pani doktor. Zrobimy ci prześwietlenie, zapowiedziała. Muszę dokładnie wiedzieć, w którym miejscu operować. Franklin poczuł, że skóra mu cierpnie. Nie chcę prześwietlenia, szeptał z przestrachem w oczach. Prześwietlenie nie boli, wyjaśniła pani doktor. Ta maszyna po prostu zrobi takie specjalne zdjęcie, na którym zobaczymy, co masz w środku ciała. Wiem, powiedział cichutko Franklin, a z jego oczu potoczyły się łzy. Pani doktor usiadła blisko Franklina. Powiedz mi, o co chodzi? Poprosiła łagodnie. Wszyscy myślą, że jestem dzielny, chlipnął Franklin. Ha, a ja tylko tak udaję. Prześwietlenie pokaże, że w środku się boję. Ależ Franklinie, zawołała pani doktor. Na zdjęciu rentgenowskim nie widać uczuć, tylko kości. No i twoją skorupę. To znaczy, że nikt się nie dowie, jak bardzo się boję? Zapytał Franklin z nadzieją w głosie. Nikt a nikt, zapewniła go pani doktor. Ale to, że się boisz, wcale nie znaczy, że nie jesteś dzielny, wiesz? Dodała. Jeżeli jesteś dzielny, robisz rzeczy, które powinieneś właśnie pomimo swojego wielkiego strachu. Franklin zastanawiał się przez chwilę. Boję się operacji, powiedział w końcu. Boję się, ale wiem, że jest ona konieczna, żeby moja skorupa urosła duża i mocna. Pani doktor uśmiechnęła się. Widzisz, to właśnie znaczy być dzielnym, rzekła. Franklin wziął głęboki oddech. Teraz jestem gotowy, powiedział. Po zrobieniu zdjęć rentgenowskich Franklina zaprowadzono do salki dla pacjentów czekających na zabieg. Było tam trochę zabawek i mnóstwo ulotek medycznych. Nie możemy być z tobą na sali operacyjnej, powiedział tato, ale będziemy z tobą, gdy się obudzisz po zabiegu, zapewniła pospiesznie mama. Franklin nie czekał długo. Zaraz przyszła po niego znajoma pani doktor. Mama i tato ucałowali synka i pomachali mu, kiedy oddalał się korytarzem. Na sali operacyjnej wszyscy lekarze i pielęgniarki mieli na głowach czepki, a na twarzach maski. Franklinowi przymocowano do piersi elektrody na przyssawkach. W ten sposób będziemy sprawdzać pracę twojego serca i oddech, wyjaśniła pani doktor. Pielęgniarka wbiła pacjentowi do łapki igłę, do której podłączono rurkę kroplówki. W ogóle nie bolało. Tędy popłynie środek usypiający, wytłumaczył pan doktor. Zaraz zaśniesz. Licz głośno, do tyłu od 100 do 1. Ale ja umiem tylko do tyłu od 10 do 1, zmartwił się Franklin. To wystarczy, orzekł lekarz. 10, 9, 8, zaczął Franklin i nie dokończył, bo zasnął. Obudź się, Franklinie, zawołał jakiś odległy głos. Franklin nie miał najmniejszej ochoty budzić się. We śnie strzelał właśnie piękną bramkę w bardzo ważnym meczu. Widzowie wiwatowali, a koledzy rzucili mu się na szyję. Był bohaterem dnia. Obudź się, mówiła łagodnie mama. Franklin powoli otworzył oczy. Pochylali się nad nim rodzice i pani doktor. Nagle Franklin przypomniał sobie o czymś.
Nie skończyłam liczyć, odezwał się słabym głosem. Ale my skończyliśmy operować, uśmiechnęła się pani doktor. Już po wszystkim, Franklinie. 2 godziny później Franklin czuł się już doskonale. W swoim szpitalnym pokoju podszedł do lustra. Bandaże wcale nie wyglądają tak źle, pomyślał. Chyba nie od razu będę mógł znowu biegać po boisku, powiedział pytająco. Pani doktor mówi, że szybko wyzdrowiejesz, odpowiedziała mama. Pani doktor mówiła też, że jesteś wspaniałym pacjentem, dodał tato. Franklin uśmiechnął się. Pani doktor to bardzo miła osoba. Wieczorem, kiedy rodzice już poszli do domu, pani doktor zajrzała jeszcze do Franklina. Chciałam ci coś pokazać, powiedziała i wyjęła z koperty duże zdjęcie rentgenowskie. Czy to ja? Zapytał zaciekawiony Franklin. Tak, to ty. Prześwietlony na wylot i dzielny od środka, rzekła pani doktor. Zosia bawi się w sklep. Zosia i jej młodsza siostra Litka układają towary na ich ślicznym straganie, żeby bawić się w sklep. Jest nawet waga do ważenia. Litka już prawie wszystko poukładała i pyta: mam tak dalej układać? Podoba ci się? Bardzo dobrze, odpowiada Zosia. Dzień dobry pani, mówi Litka. Dzień dobry. Co chciałaby pani dzisiaj kupić? Pyta Zosia. Poproszę owoce, odpowiada Litka. Zosia waży jabłko i pyta: czy życzy sobie pani także pomarańczę? Tak, bardzo proszę, odpowiada Litka i sprawdza listę zakupów, czy nic nie zapomniała. Ach tak, jeszcze sos pomidorowy. Litka skończyła zakupy. Teraz wyjmuje je przy kasie z koszyka, a Zosia wpisuje ceny, mówiąc: 1 zł i 50 groszy, dodać 2 zł. Płaci pani 8 zł, proszę pani. Litka podaje pieniądze Zosi i mówi: dziękuję, życzę pani dobrego dnia. Niutuś. Skrzyp, skrzyp, skrzyp. Niutuś obudził się nagle. Gdzieś w pokoju słychać było dziwne hałasy. Nie bój się, powiedział do Smutusia. Na wszystko zawsze znajdzie się wytłumaczenie. Po kolei mocno przytulił każdą ze swoich zabawek, żeby się tak nie bały. Skrzyp, 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 rozległo się znowu. Niutuś wstał i zapalił światło. Przeszedł przez pokój. Patrzcie, zabawki, powiedział. Nie ma się czego bać. To tylko drzwi szafy. Wrócił do łóżka. Pac, pac, pac. A co to takiego? Czy to duch? Niutuś znowu wstał. Tak naprawdę wcale się nie bał, ale na wszelki wypadek zabrał ze sobą gryzaka, swoją najdzielniejszą zabawkę. Bardzo cichutko, na paluszkach, ruszył w kierunku tajemniczych odgłosów. Pac, pac, pac. Rozległo się jeszcze raz. No jasne. Właśnie tak myślałem. Zasłona w oknie sypialni łopotała na wietrze. Zaraz sobie z tym poradzimy, oznajmił Niutuś. Byłeś bardzo dzielny, pochwalił gryzaka, zamykając okno. Plum, plum, plum. Znowu jakieś hałasy. Niutuś wyjrzał na dwór. Ani śladu deszczu. A poza tym hałasy wcale nie dobiegały zza okna. I nie z sypialni. Co to mogło być? Wy dwoje zostańcie tutaj, powiedział, a ja się rozejrzę. Nie bał się ani trochę. Gryzaka zabrał ze sobą tylko dla towarzystwa. Niutuś skradał się po cichutku. Korytarz był pełen strachów, zwłaszcza w ciemnych kątach. Plum, plum, plum. Rozległ się szmer. Bardzo, bardzo cichutko Niutuś otworzył drzwi do łazienki. No jasne. Wiedzieliśmy, że to kran, prawda, gryzaku? Powiedział. Zakręcił kurki i przebiegł na paluszkach przez korytarz. Ciii,
szepnął do gryzaka na wypadek, gdyby coś jednak miało wyskoczyć na nich z ciemnych kątów. Zanim położył się do łóżka, odsunął zasłonę, tak dla pewności. Na dworze było bardzo, bardzo spokojnie. Żadnych dziwnych hałasów więcej, oznajmił. Teraz już możecie iść spać, powiedział do swoich zabawek. Prr, prr, prr. O nie, krzyknął Niutuś. Co to znowu? Czujnie nastawił uszu. Głucha cisza. Już zaczął myśleć, że się tylko przesłyszał, kiedy prr, prr, prr. To było znowu to. Zajrzał pod łóżko. Nie znalazł tam niczego, oprócz starego cukierka, o którym już dawno zapomniał. Nie martwcie się, powiedział Niutuś. Zaraz się dowiemy, co to. Prr. Niutuś zastygł bez ruchu. Prr. Niutuś czujnie nastawił uszu. Prr. Zawarczało znowu. I nagle Niutuś zrozumiał, co to takiego. Zszedł na dół do kuchni. Poczęstował się wielką szklanką mleka i dwiema grubymi kromkami chleba z miodem. I teraz już wcale nie słyszał wrr, 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 bo to burczał jego pusty brzuszek. Niutuś wszedł na górę i opowiedział zabawkom o swoim burczącym brzuszku. Na wszystko zawsze znajdzie się wytłumaczenie, oznajmił, wdrapując się na łóżko. Dobranoc, śpijcie spokojnie. Zachrapał. Kamilka ubiera choinkę. Bardzo lubię ubierać choinkę, mówi podekscytowana Kamilka i zawiesza piękną, czerwoną bombkę na choince, którą tata przed chwilą przywiózł do domu. Szkoda, że nie można tego robić częściej. To prawda, przyznaje tata, ale Boże Narodzenie przypada tylko raz w roku. A kiedy właściwie jest Wigilia? Czy to już jutro? Nie, do Wigilii zostało jeszcze kilka dni. Szkoda, mówi Kamilka i wyjmuje z pudełka kolejne bombki. Czy mogę zawiesić gwiazdę na czubku choinki? Pyta Kamilka. Oczywiście, odpowiada tata i podnosi Kamilkę tak wysoko, jak tylko może. My z Misiaczkiem chcielibyśmy już teraz dostać nasze prezenty, mówi Kamilka, zawieszając łańcuch na choince. Wszystko w swoim czasie, odpowiada mama. A czy od ciebie dostaniemy coś z okazji świąt? Tak, pójdziemy na zakupy i kupimy prezenty, mówi zadowolona Kamilka. Najpiękniejsze prezenty to takie, które robi się samemu, mówi mama z uśmiechem. Kamilka zamyśla się na moment, ale nic nie przychodzi jej do głowy. A może ulepimy małe zwierzątka z plasteliny, proponuje mama. Świetny pomysł, cieszy się Kamilka. Już następnego dnia Kamilka wraz z mamą zaczynają lepić kolorowe zwierzątka. Dryń! Dzień dobry, Kamilko, mówi ciocia Natalia i daje Kamilce całusa. Jak się masz? Co dzisiaj porabiasz? Robię... Kamilka nagle przerywa w połowie zdania i zasłania tajemniczo dłonią buzię. Nie mogę ci, ciociu, powiedzieć. Rozumiem, mówi ciocia Natalia. Domyślam się, że przygotowujesz coś wyjątkowego z okazji świąt. Skąd ciocia wie? Przecież nic nie powiedziałam. Nie martw się, nikomu nie pisnę ani słówka, uspokaja Kamilkę ciocia. Nazajutrz Kamilka razem z tatą robią ozdobę na drzwi wejściowe. Są na niej czerwone kokardki i małe bombki. Wspaniałe! Zachwyca się Kamilka na widok efektów swojej pracy. Od razu ma się ochotę wejść do naszego domu. Wreszcie nadchodzi wielki dzień. To dziś wieczorem cała rodzina zbiera się i wspólnie świętuje Boże Narodzenie. Przygotowania idą bardzo sprawnie. Wszyscy pragną, żeby ten wieczór był wyjątkowo udany. Kamilka wraz z tatą upiekła ciasto. Następnie pomaga mamie nakryć stół. Potem wkłada swoją najładniejszą sukienkę. Ładnie wyglądam, misiaczku. Ty również jesteś piękny w swoim nowym ubranku.
Gdy goście zjawiają się w domu, Kamilka jest bardzo podekscytowana. Wesołych świąt! Pozdrawia rodzinę i wita się serdecznie. Wszyscy są w dobrych nastrojach i uśmiechają się. Wkrótce pod choinką pojawiają się prezenty. Cała rodzina śpiewa wspólnie kolędy. Takie specjalne piosenki o narodzinach Pana Jezusa. Wujek Albert gra na gitarze, tata akompaniuje mu na pianinie. Wszyscy świętują narodziny Pana Jezusa. Późnym wieczorem nadchodzi czas na prezenty. Kamilka, Marcinek i Róża spoglądają z zaciekawieniem na trzy największe prezenty znajdujące się pod choinką. Dzieci, możecie otworzyć swoje prezenty, mówi babcia. Rowerek, wykrzykuje Kamilka, piękny, czerwony rowerek, dokładnie taki, o jakim marzyłam. Mój jest niebieski, zachwyca się Marcinek, a mój różowy, cieszy się Róża. Kamilka rozdaje wszystkim prezenty, dając przy okazji każdemu całusa. To piękne, cieszy się dziadek. Sama zrobiłam te prezenty, mówi z dumą Kamilka. Zrobiłam je z miłością i trochę z pomocą mamy. Kamilka jest szczęśliwa. Jak dobrze mieć taką wspaniałą rodzinę.